Dzisiaj niedziela palmowa, ostatnie nasze gorzkie żale, ostatnie rozważanie pasyjne w tym okresie Wielkiego Postu. Rozważać będziemy tych gorzkich żalach, co Pan Jezus wycierpiał od chwili cierniem okoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To są ostatnie słowa, jakie wypowiedział Jezus przed swoją śmiercią. Słowa pełne miłości, słowa pełne zaufania, że powierza swojego ducha w ręce kochającego Ojca w niebie. Jest to potwierdzenie Jego synowskiej relacji z Bogiem Ojcem, która najpełniej widać właśnie w chwili śmierci. Kiedy wszystko się kończy, Jezus otwiera się na nieskończoność, na pełną miłość, którą jest Bóg. I z bezgranicznym zaufaniem ucieka się do Niego jako do Ojca i w Jego ręce powierza ducha swojego. Drodzy bracia i siostry, w ostatnim słowie Jezusa możemy znaleźć dwie prawdy. Pierwsza prawda to przypomnienie, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem kochającym. Że w chwili śmierci nie przechodzimy w nicość i pustkę, ale w kochające ręce Ojca. Oraz druga prawda to prawda o naszej śmierci, którą wszyscy mamy przed sobą i która powinna być naszym oddaniem się, jak Jezusa, w ręce Ojca. Dziś, kiedy pochylamy się nad ostatnim słowem Jezusa na krzyżu i gdy wspominamy Jego śmierć, nie sposób zastanowić się nad naszym stosunkiem do śmierci. Niemal codziennie ocieramy się o śmierć. Dochodzą nas informacje o śmierci jednostek, o śmierci grupy osób, o śmierci, która teraz niesie, zbiera swoje żniwo za naszą wschodnią granicą. Dochodzą nas informacje o śmierci ludzi młodych i ludzi starszych, o śmierciach niespodziewanych, nagłych, ale też po dłuższej czy krótszej chorobie. Może dość często przechodzimy obok cmentarzy albo tablicy ogłoszeń, na których wywieszone są klepsydry informujące nas o śmierci i pogrzebach osób zmarłych. Im więcej mamy tej informacji, tym niejako odparniamy się na to zjawisko. Rozmyślanie nad śmiercią zazwyczaj odkładamy wtedy, kiedy ktoś umrze bliski z naszej rodziny albo z naszych znajomych, albo kiedy bierzemy udział w pogrzebie, albo kiedy idziemy w listopadzie na cmentarz, bo jak mówimy, że wtedy jest najlepszy klimat do zadumy. Ale najczęściej nie podejmujemy tego tematu. W dawnej tradycji zakonnej raz w miesiącu zalecano zakonnikom, aby przeżywali jeden dzień, który nosił nazwę przygotowanie na śmierć. Polegał on na tym, że zakonnik ten miał przeżyć ten dzień, tak jakby był ostatni dzień jego życia. Mów w klimacie rzetelnego rachunku sumienia, pomyśleć, co chciałby jeszcze zrobić, z kim porozmawiać, co załatwić, co jeszcze zmienić. Moi drodzy, nie wystarczy nam sprytu, żeby śmierć przechytrzyć. Ale może nam wystarczyć wiary, aby się powierzyć delikatnym dłoniom Boga, które z czułością pochwycą nas po drugiej stronie. Święty Franciszek z Asyżu nazywał śmierć swoją siostrą. Jest ona siostrą każdego z nas, niezależnie czy bliskość tej kłopotliwej siostry zgadzamy się na jej obecność, czy też robimy wszystko, żeby ją wyciąć ze zdjęć w naszym rodzinnym albumie.
Wielokrotnie narzekamy na to, co spotyka nas na tym łez-padole, ale kiedy dostrzegamy oznaki naszego przemijania, to nie mamy nic przeciwko temu, aby tutaj na ziemi jeszcze pożyć i 1000 lat. O naszym lęku przed śmiercią świadczy to, że nie potrafimy o niej rozmawiać z tymi, którzy są śmiertelnie chorzy, albo po prostu dożywają swoich lat. Kiedy próbują nam sygnalizować, iż wiedzą, że odchodzą, stosujemy różne uniki, byleby nie poruszać tylko tego tematu. Jakże często zgadzamy się, by nasi najbliżsi odchodzili z tego świata bez sakramentów świętych. Jakże często jest niepoważne usprawiedliwianie, że nie zawołano kapłana z sakramentami, ponieważ stan chorego nie wskazywał na to, że zbliża się jego koniec. No bo przecież, jak mówią, nieraz polepszyło się choremu, argumentując i usprawiedliwiając w ten sposób niejako zaniedbanie duchowe wobec chorego. Bliscy nie podejrzewali, że umrze, chociaż chory przebywa w szpitalu, nieraz w bardzo ciężkim stanie, że może choruje od 2 albo więcej lat na nowotwora. I oni mówią, a myśmy się nie spodziewali. Moi kochani, to świadczy o braku wyobraźni wiary albo o kompletnej beztrosce i obojętności. Czy ich matka, ojciec, brat, siostra zostaną zbawieni, bo być może umierają w grzechach ciężkich i śmiertelnych. Nikogo nie trzeba przekonywać, że śmierć jest naprawdę czymś trudnym. Od śmierci oddzielają nas konkretne lata, miesiące, dni, godziny. Moment naszej śmierci jest już wyznaczony. I nikt nie pokona śmierci, nikt jej nie przechytrzy. Dlatego warto doświadczyć swojej bezradności wobec umierania. Warto właśnie dlatego, żeby się zgodzić, że przez nią musi nas ktoś przeprowadzić. Śmierć jest, często się mówi, nowymi narodzinami, narodzinami dla nieba. Jest podobna do dnia, w którym przyszliśmy na świat. Wtedy też nie wiedzieliśmy przed naszym narodzeniem, co nas czeka. Aby wejść w nową rzeczywistość, musieliśmy przyjąć naturalny bieg rzeczy. Bez tego nie doświadczylibyśmy miłości i osób, które kochamy. Nigdy byśmy też nie byli świadkami zachwycającego dobra, które nieraz nas spotyka. Według pięknej tradycji żydowskiej Mojżesz przed śmiercią był sparaliżowany lękiem. Starał się opóźnić swoją śmierć. Pod pretekstem przekazania narodowi wybranemu ostatnich pouczeń, błogosławieństw, pod pretekstem ostatnich pożegnań przeciągał moment swojego odejścia z tej ziemi. Ale kiedy był już na górze Nebo, na której umarł, został zaskoczony tym, że śmierć jego była wyznaniem Bożej miłości. Bóg na górze Nebo scałował duszę z ust Mojżesza. Umarł on w pocałunku Boga. Śmierć przynosi z sobą lęk. Boimy się jej. Może brzmieć to niewiarygodnie, ale lęk przed śmiercią może nas przed Bogiem otworzyć. Dzięki temu lękowi możemy stawiać się przed Bogiem bardziej pokorni. Strach przed nieznanym może nas zmusić, abyśmy się powierzyli miłosiernym dłoniom Boga. Zamysły Boga wobec nas zawsze są pełne dobroci i pełne miłości. I niech Bóg nas tak przygotuje do śmierci, abyśmy odważyli się myśleć o niej jako o pocałunku Boga. Jako o momencie, w którym w pewnym momencie zamykamy oczy, aby je po chwili otworzyć już w nowej rzeczywistości. Święty Cyprian napisał takie słowa. Jakiś to zaszczyt wyjść z tego świata bezpiecznie i radośnie, wyjść w chwale pośród doświadczeń i ucisków, zamknąć na chwilę oczy, którymi się ogląda ludzi i świat, a zaraz potem otworzyć, aby ujrzeć Boga i Chrystusa. Jakże wielka prędkość owej szczęśliwej podróży. W jednej chwili zostaniesz odebrany z ziemi, aby się znaleźć w Królestwie Niebieskim.
Dlaczego nie chcemy iść do nieba? Z jednej strony mówimy czasami, że jest nam jak w niebie. Ale kiedy pomyślimy sobie, że niebawem mielibyśmy się znaleźć w tym niebie, to chętnie odsunęlibyśmy w czasie tę podróż. Dlaczego niebo nie kojarzy nam się z czystą przyjemnością? Przyjemność, śmierć, niebo, piekło. Za każdym z tych słów wiążą się pewne emocje. Na pierwszy rzut oka konkretne i zdefiniowane. Jak gdyby przyjrzeć się im bliżej, to by się nagle okazało, że wcale nam nie śpieszno tak do nieba. A śmierć wywołuje większy strach niż powinna. Jeden z papieży nałożył śmierć i usłyszał od swojego współpracownika, że nie musi się bać śmierci, bo odejdzie przecież złe z padołu na tym świecie do krainy wiecznego szczęścia. Na co papież miał odpowiedzieć, ale na tym łez padole mi się wspaniale płakało. Rzeczy ostateczne, że śmiercią, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy chcieli ją oswoić, jak chcielibyśmy pokazać jej piękno i obietnicę, którą ze sobą niesie, to jednak mimo wszystko będziemy musieli zmierzyć się z lękiem. Śmierć budzi w nas lęk, bo nie jest doświadczeniem, które można przećwiczyć, tak jak w grze komputerowym. Nie mamy 3, 5, 10 żyć. Śmierci się nie da przeżyć. Umierania się nie da wytrenować. Umieramy tylko raz. Mieszkańcy nieba zapewne są zdziwieni, kiedy słyszą nasze dywagacje o życiu wiecznym, czy ono jest, czego nie ma. A w czyśćcu zapewne czują się urażeni, że o tej rzeczywistości, o tej poczekalni pełnej nadziei mówimy z niechęcią. Mówimy bez miłości. Rzeczy ostateczne budzą nas emocje, ale niekoniecznie pozytywne. Ostatecznym celem naszego życia, jak objawił nam Chrystus, jest czysta przyjemność przebywania z Bogiem w wieczności, w Królestwie Niebieskim. Tymczasem trudno sobie nam tę przyjemność wyobrazić. Nie tylko dlatego, że jak powiedział Chrystus, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serca nie zdołało człowieka wstąpić to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Bo trudno nam przyjąć przyjemność, nie kojarzy nam się, bo przyjemność nie kojarzy nam się z przyjemnością. Przyjemność najczęściej tylko kojarzymy po ziemsku. Zaspokajaniem naszych potrzeb, naszych zachcianek, z nasyceniem naszych braków i głodów. Nasza historia życia z lękami, grzechami, fałszywymi miłościami właśnie zrodziła ten lęk i mrok, poprzez które nam nieraz trudno dostrzec światła nieba. Clive Staples Lewis, pisarz chrześcijański, stwierdził, że przyjemność jest pomysłem Boga, a nie diabła. A jednak to samo słowo przyjemność jest jednym z najbardziej zatrutych słów. Samo użycie tego słowa w kontekście naszej osobistej wiary może budzić niekiedy zastrzeżenia. Ale Jezus podczas swojego nauczania bardzo często wzywał swoich słuchaczy, a tym samym i nas do ciągłej czujności, gdyż nie znamy dnia ani godziny, kiedy On przyjdzie. I już czuwanie powinno być naszym największym szczęściem. Czekamy na Tego, który nas kocha, którego miłości do nas nie można z niczym porównać. Jego miłość przekracza najśmielsze oczekiwania. Nie ma nic wspólnego z miłościami, które nieraz nas poraniły, nie spełniły naszych oczekiwań, czasami pokomplikowały nasze życie. Często nie odczuwamy prawdziwej przyjemności wynikającej z naszej wiary, bo nasze serce jest zranione przez grzech pierworodny. I daliśmy się nieraz w naszym życiu oszukać diabłu, który okłamywał nas, że jeżeli będziemy blisko Boga, to będziemy nieszczęśliwi. Czy w takim razie można wyobrazić sobie większą przyjemność niż życie w bliskości z Bogiem przez całą wieczność? Oczywiście, że można. Głównie dlatego, że nasze wyobrażenia o życiu z Bogiem w Jego bliskości nie kojarzą nam się z przyjemnością ani radością.
Przyznajemy przed sobą, że na liście naszych marzeń do spełnienia podróż do Królestwa Niebieskiego nie jest na pierwszym miejscu. Jak zmienić nasze wyobrażenia o niebie? A to wszystko zależy od naszej praktycznej definicji przyjemności. Jeżeli uznamy, że Bóg jest pierwotnym źródłem przyjemności, to będzie nam łatwiej. Ale jeżeli zobaczymy, że tylko z Bogiem ziemskie przyjemności mają smak, bo resztki to podróbki, najczęściej made in hell, czyli wyprodukowane w piekle. Przyjemność nie ma nic wspólnego z grzesznymi przyjemnościami, którymi mami nas demon. Przyjemności wymyślone przez diabła są tylko nieudolną próbą imitacji tej przyjemności, jaką daje bliskość Boga. I niezależnie od tego, jak bardzo podejrzane w kontekście naszej religijności może brzmieć słowo przyjemność, to nie ma większej przyjemności od radości, jaką przynosi miłość Boża. Nie ma. I tutaj na ziemi już możemy doświadczyć przedsmaku nieba. Czekanie na Boga, wypatrywanie Go, tęsknota za Nim powinna być największą naszą przyjemnością. I odpowiada najgłębsze pragnienia. Jesteśmy pociągani przez Boga w głębi naszego serca. Prośmy zatem Boga o dar mądrego spojrzenia na nasze życie, byśmy się odwracali od grzesznych przyjemności i szukali tych przyjemności największych, niebieskich. Abyśmy nawracali podejrzliwe wobec Boga obszary naszego serca, którym ulegamy pokusom okłamującym nas, że Bóg nie chce naszego dobra. Dlatego prośmy o czujność i mądrość serca, a Bóg będzie naszą największą nagrodą po naszym ziemskim życiu. Amen.